Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest dzisiaj ze mną Neon i Dave. Dzień dobry! Dzień dobry! Witam bardzo serdecznie. Neona znaleźliśmy ostatnio, w sensie Neon tak naprawdę znalazł nas, przyszedł tutaj do nas do wioski. Odnalazł nas po tak długim czasie naszej nieobecności wspólnej. No, ja nie mogę. Kurczę, było, było ciężko, było ciężko. I tutaj patrzcie, tu w tym domku się Neon osiedlił. Tam ma nawet złote piece, bo to jest złoty chłopak. Ze skromnego miasta. Ale dobra, co dzisiaj na odcinku, bo to jest bardzo ważne. W ostatnim odcinku pisaliście mi, że tam na górze, poczekajcie, nie widać jej tutaj, tam jest taka wyspa. Niektórzy mówili, że to jest UFO, inni mówili, że nie wiadomo co to jest. Więc w dzisiejszym odcinku plan jest taki, że po prostu idziemy tam na górę, tam wejdziemy sobie na górę i zobaczymy co się wydarzy. Chłopaki, plan mam bardzo prosty. Dajecie mi całego dirta, jakiego macie tylko. Albo enderperły. Albo enderperły, ale mamy 3 enderperły. Ja zobaczę ile mam enderperę, ale chyba mam, czekaj. Ta? Ja mam dwie enderperły przy sobie. A ja mam jedną. No dobra, to mamy trzy, no dobra, no to dobra, no to spróbujmy, okej. Okay. Czekajcie, no ja chciałem zrobić tak, że wezmę wiadro wody tam po prostu, ale dobra, no okej. Okay. Dobra, no próbujemy, ja myślę, że możemy nie dolecieć, chłopaki, to będzie ciężkie. Ja, mi się wydaje, że na taką wysokość enderperła nie leci. Ale jeżeli się chociaż jednej osobie uda, no to reszta się tepnie do tej osoby. Nie ma tepania, kurczę, trzeba... Czemu nie? Niech każdy, a u mnie się tepałeś! Niech każdy... No to był... Ale to u ciebie. No dobra, no to kto pierwszy próbuje? Nie, no to jest za wysoko, chłopaki, tam enderperła nie doleci. Nie ma opcji. Doleci. Nie. Zobacz to. Nie ma szans. Proszę bardzo. No, ty nawet w połowie nie byłeś, kolego sympatyczny. No, czyli jednak musimy to zrobić z tym sposobem, którym ja myślałem, że to zrobimy. A można było po prostu do połowy dirta, a potem się tepnąć perłą, ale zmarnowaliśmy je już. No, można by było, ale ja myślałem na początku, żeby zrobić tak, że jedna osoba weźmie wiadro wody, nie lawy, wody, wyjdzie na górę i po prostu spuści wiadro, żeby inni mogli, nie? Więc, no, więc ja zrobię wiaderko teraz, wezmę wodę i tam wejdę na górę. Tylko potrzebuję jak najwięcej dirta. Te slimy spadają z góry, tak komicznie wygląda. No, tam jest ich mnóstwo, już tyle slimów uzbierałem przez to, ale dobra, czekajcie. Potrzebuję dirta jakiegoś, macie dirta dużo. Ja właśnie zużywam. A co ty, aha, bo ty tam lecisz, no dobra, no to mogłeś wziąć wiadro wody, to byś spuścił od razu. Aj, David, ty jesteś taki nieinteligentny chłopak, że to się w głowie nie mieści. Spoko, tepniemy się do niego. Nie, ja się nie będę tepał, nie chcę cheatować. Teraz taki elegancki chłopak. No wtedy się, ale wtedy byliśmy na wyprawie, stary. To nie było tak, że to było ułatwienie, tylko byliśmy na wyprawie i ja nie wiedziałem, gdzie ty jesteś, dlatego się typałem. Ale co to za ułatwienie? Jedna osoba i tak musi się tam wyrypać. Nie no, według mnie to jest bardzo duże ułatwienie. Ja normalnie tam wejdę sam. Czekaj, tu mam dirta. Ja tutaj zaraz. Dobra, ja się typam, David. Jeszcze czekaj. No dobrze, widzowie, zapamiętajcie, kto tutaj cheatował, a kto nie. Ja nie cheatuję. No ty ale nie. Co ty, to nie jest cheat? Te panie się to nie jest. Jak cheat. Nie? Co to jest za biom? Czekaj, już tam idę. Ale ładnie. Dobra. Ty podskakujesz jak na trampolince. Brakło mi dirta. Ale mam jeszcze kobla, dobra. Nie tepnę się. Nie tepnę się, bo ja nie cheatuję na tym świecie. Tepnij się. Nie, ja już jestem na górze. Jestem na górze, jest na luzie. No to jak mnie zrzucicie, no to wtedy się mogę tepnąć. To jest całkowicie uzasadniony powód, dla którego bym się mógł tepnąć. Dobra, już jestem. No, o tu jest, widzisz, widzę go. A akurat tak się składa, że mam śnieżki, więc... No to dawaj, rzucaj. To są jakieś krzaczki w ogóle, co... Nie, ale nie sobie dają. Ech. Słabi. O, idealnie. Wow, ale tu śmiesznie jest. Co jest? Czekaj, a kolorowa wyspa. Nie mogę się ruszyć. Co to jest za wodę? Ej, dobra, czekajcie, mam pomysł. Mam pomysł. Dobrze, że zabrałem tutaj to wiadro wody i tak mimo wszystko, bo. Co jest? Ej, na tym się nie da skakać. O! Uda się, dobra. Rozlewam tu wodę, żeby można było sobie tam zejść na dół. I co te slajmy dają? Z tego można. Dobra, chłopaki, ja robię park trampolin. Biorę to i robię park trampolin. Ej, ale ciekawie to wygląda całkiem. Tu jest. Ale tu jest slimik. No nie, no w sumie to tak z tego co widzę, tutaj w sumie to nic nie ma tak naprawdę.
ale warto zebrać może to, co tutaj jest. Możecie napisać w komentarzu, co do czego to nam służyć może, bo ja totalnie nie znam się na tym modzie i totalnie nie wiem, co to daje tak naprawdę. Wiem tylko, że to odbija, to jest wszystko, co wiem na temat tych klocków. Ojeny, czekajcie, zabiorę ten płyn, bo on się może do czegoś może przydać. Ciekawe, czy te slimy się respią w tym... O, zniszczył mi się miecz, ale mam następny, bo się przygotowałem na to, na tą ewentualność. Dobra, zabrałem sobie Liquid Blue Slime Bucket mam teraz, dobra, no to spoko. O, no Liquid. No dobra, poczekajcie, zbiorę tu wszystko, żebym miał te wszystkie slimy. Ej, mam challenge. Skaczemy na dół i stawiamy sobie tego slima pod nogi, tak żeby nie zginąć. Nie wiem, czy to jest możliwe. Mama mi mówiła, żeby nie bawić się w tym. Ej, wow. Może z tego proce robić, slajmowe proce. Tu się ten, tak. Mogę już zrobić slajmową proce. No to dawaj, zrób sobie slajmową proce. I slime, no, ja nie mogę. Ma ktoś, mam crafting, dobra. Jak zrobić z tego proce? Ma ktoś jedynie dwa od pająków, te? Nie mam. Co, od pająków? Od pająków że nici? Tak, dwie nici. No ale to mam, ale nie przy sobie, nie? No ja też właśnie mam, ale nie przy sobie. Dobra, idę na dół, słuchajcie. A nawet od razu zeskakuję tam na dół do wody. Ojeju, ale fajnie. Dobra, ja zbieram te wszystkie, mam już zebrane tak naprawdę. Dobra, tyle zrobię mi wystarczy. Sobie myślę. Tą proce. Bo to będzie naprawdę fajne. Dobra, skaczę do wody. O, akurat mi pająk spadł przy mnie! Nie, dobra, możesz normalnie skoczyć do wody, nie musisz tym. Wiem. Łop! Ej, tak wpadłem, że nogami, żebym walnął w ten, w podłogę, w sensie w dno. Ale mega fajnie, tylko trzeba rozwalić to tam. W sensie jest teraz ta woda rozlana, to nam powinno wystarczyć, żeby tam się jakoś dostać. Trzeba rozwalić te słupy, ale to wszystko będziemy rozwalać na live'ach, więc koniecznie subskrybujcie kanał, żeby wiecie, być na bieżąco i tak dalej. Masz proce? Dobra, czekaj, już lecę do ciebie, żeby tam zobaczyć, jaką masz proce. Co? Co się dzieje, kolego? Ona mnie odpycha! To jest OP! Ona mnie odpycha! Patrzcie! Za pomocą jej mogę się przemieszczać tak! Ja! Co ty gdzie gadasz? Ty jesteś, bo ja cię nie widzę. Gdzie ty jesteś? Tepnij się! Nie tepnę się. Ja nie cheatuję na tym świecie. Nie jestem ale taki co jak wy. To nie jest cheat, chłopaki, no! To jest cheat! U ciebie tak, bo byliśmy na wyprawie, to jest zupełnie inny sytuacja. Ale to nie jest coś innego, to jest. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ci się tepnąć po prostu. Nie, ja się nie będę tepał. Gdzie jesteś? No dobra, to ci nie pokażę. No to nie, to sam zrobię tą slime'ową proce. Już okej, proszę bardzo, klikamy Ctrl O. Slime. Gdzie to jest? To jest totalnie kozacki, jak daleko się tym można przemieszczać. Ja to mam to też. Widzisz jak to działa? Czy pod siebie jest to walni. O, trzy slime takie. Nie, ale to. Damage bije! Bo dobrze by było mieć Cloud Bootsy na to, ale nie wiem czy tu mam, nie mamy tego moda na Cloud Bootsy. Co jest? Jak to mnie wywaliło? No to mega daleko wywala! Mega stary, daleko! Ja to zrobię też. Tak pod kątem, że trochę na ziemię, ale tak jednak do góry tak, trochę. Ja tak robię przez pół mapy chyba. Kurze, gdzie mam te nici? Ej, były? Prawie całe życie mi zeszło. O, mam. Raz, dwa, trzy. I na dźwięk. A nie, dwie wystarczyły. Dobra, też sobie zrobię już, będę miał teraz. O. Zginąłem! Weź się tepnij, Davik. Ja sobie odłożę wszystkie itemy, żeby jak zginę, to żebym nie musiał. Davik, tepnij się. Masz już, tak? Jesteś? No. Dobra, dziękuję. O, nie wiem, co było twoje. Dobra, odkładam tutaj to wszystko, żeby nie mieć. Hełm. Ja pitole, jak się rozwaliłem. Weź sobie. Dziękuję. Jakie fajne, kurwa. Dobra, biorę sobie... O! Cześć! Dobra, zakładam sobie zbroję, żeby przeżyć to. W miarę Co jest? Chłopcy, strzela się z tego. Ej, David, wybrałeś mi proce. Dobra, czekajcie, zaraz będę strzelał, zaraz zobaczymy jak to wywala w górę. Nie mam. Ej, ja idę nad wodę, ja to zrobię nad wodą, żeby do wody wpaść. Nie, dość rady. No idę nad wodę. Patrz, chodź ze mną. A to wiadomo w którą stronę wywala, czy to jest losowe? Tak, chodź na mój domek. Chodź na mój domek, tutaj jest ten, woda. Wow, no kozak, dobra, wpadłem do wody. Specjalnie tak zrobiłem, dobra. A mogę w wodzie to zrobić? Nie mogę w wodzie. Ej, to się nie zużywa. Szczerze, do tego trzeba mieć buciki diamentowe z feather fallingiem. Do tego trzeba mieć feather falling na szpurę. No, to prawda. Dobra, kurczę. Wow. Ja nie mogę. Dobra, robię tam, lecę. Uwaga, teraz ginę. Co jest grane? Jaki to wyrzut?
Przeleciałem całą wioskę nad wami, całą wioskę przeleciałem. Ja też no to ma mega wyrzut. Dobra, lecę znowu tam. I on się tak zginął, że... O, David, jeszcze mi wioskę oddać. Chłopaki, gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Muszę was znaleźć. Miecz mam twój, jesteście... Gdzie wy jesteście? Wy jesteście w wiosce? Nie mam, znika, połowa jest. O, tu ktoś się. Zrzut ekranu. A, tu jest, dobra. Nie, spoko, spoko, nic się nie stało. Dobra, Davik, robimy... Ej, dobra, chodźcie, robimy zawody, kto dalej poleci. Nie, stajemy, bo ja zginęłam. Stajemy tu na domku Dave'a. Nie każdy se zje tak, żeby mieć full życia. I celem zawodów jest polecieć... O nie, uważaj! Jezu święty, dobrze. Celem zawodów jest polecieć w dowolną stronę od domku Dave'a, tak żeby nie zginąć i żeby polecieć jak najdalej. Ja wiem, jak to zrobię, dobra, no. Pierwszy, dobra. Pierwszy. Ja pierwszy, dobra. Ja sobie polecę w tamtą stronę. Uwaga. Wow, i do wody wpadłem, dobra, przeżyłem. Dobra, ja umiem dalej, ja wiem, jak tutaj zrobić, żeby dalej iść. Jak leci, wow. Ej, ścięło mnie! A, widziałeś? Cienki bolek, ale cienki nie, bolek, dobra. Nie, jeszcze raz, dobra, neon. Ścięło mnie przez serwer. Pa! Najdalej! Nie, patrz, ale... ja wylądowałem tu pod koniec całkowicie, tak? Ale czekaj, ja wleciałem tu wpadłem. Ścięło mnie przez serwer. Au! Ale ja tam za tą wyspą raz wyleciałem, czekajcie, ja tam zaraz wylecę. Ale lecę tam jeszcze raz. Wow! Ej, to jest dobra i to się w ogóle nie kończy, to jest najfajniejsze. Że tak naprawdę jak buty już cię będzie miało, to luz, to już tak naprawdę nie zginiesz ani razu. Dobra, no leć. O! Nie ma szans, że to przebijesz, chłopie. Dobra, dawaj. Nie ma szans. A? Patrz to! Wyjdź z tej wody, zobacz gdzie jestem. Ja wiem, widzę, jesteś tam po drugiej stronie. No dobra, nie wiem jak ty to zrobiłeś. O! Neon gdzieś wyleciał, zaś się rozbił. Ej, nie! Tak daleko jak ja teraz poleciałem, to nie ma bata. Nie ma bata, że chcesz. Ej, dobra, to robimy coś takiego. Chodźcie tutaj na tą plażę. Wystrzelamy się z plaży z konkretnego bloku w konkretną jakby stronę i wtedy tam, gdzie kto wyląduje, tam jakby musi zostać, dobra? I zobaczymy, kto dalej poleci. Dobra. To niech już dobra. Nie ma wszystkich klawiszy wtedy. Dobra, uwaga, lecę. Dobra. Jestem, nic nie naciskam, jestem tylko na spacji. Poleciałeś troszkę na skos inaczej, ale dobra, no mniej więcej jest to samo. Trzeba się, bo to są te flaki slimy i muszę je zabić. A skąd się tam wzięły slimy? No nie wiem, no przyszedł jakiś chłop. Dobra, szybko, bo ten chłop będzie ciągle je respił. Dobra. Dawaj, szybko, leć. No, kurde! Widzę tylko jak macha mięsem. Nie, Davik, nie rób tego. To jest nieopłacalne. Zginę, ale on mnie bije. Ale on mnie nie słucha. Ty, faktycznie. Dobra, lecę. No nie wygrałem. Mogłem inaczej. Nie mogłem inaczej, bo kurde biły mnie te chłopcy. Słabiaki. Dobra, kto chodźcie pierwszy zobacz, wróci teraz na. Kto pierwszy wróci do domu, ten jest najlepszy. Dobra. Ale no i się tepnie, który. A nie, dobra, leci. O nie! Poleciałem na bok, tak nie miało być. O nie. Dobra, uwaga. I teraz. Dobra. Dobra, jestem. Co ty gadasz? Jest. O, prawie. No to się tepnął, kurde, cwaniak, bo nie potrafił. Wystrzelił się pewnie gdzieś na środek oceanu. Dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, stawcie łapkę w górę. Do zobaczenia już w następnym odcinku i zapraszam koniecznie do chłopaków na kanały. Tam oczywiście też odcinki codziennie około godziny 19. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.